Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Ja Was witam oczywiście w nowym vlogu. Właśnie przed chwileczką zrobiłam sobie śniadanie. Zjem i kochani, muszę wyjść na chwilę, ale to dosłownie na chwilę, więc zaraz tak naprawdę będę w domu. Dzisiaj miałam ochotę na kanapki, takie tradycyjne, z serkiem i z wędliną. Jakoś tak, no po prostu miałam chęć. Kupiłam ostatnio taką musztardę chrzanową, jeszcze jej nie próbowałam. Chyba nie. Chyba, że wcześniej, ale no w każdym razie no zobaczymy, czy ona jest dobra, chociaż zaraz Wam powiem. Od razu, bo kiedyś kupowałam taką czosnkową, tamta to była po prostu rewelacyjna. Okej, no czuć ten chrzan. Dobra, Jak ktoś lubi chrzan, to fajna, fajna, ale ta czosnkowa to po prostu rewelacyjna. Kiedyś kupowałam w Lidlu i potem już nie dostałam. Szkoda. Jakby tylko się pojawiły, to na pewno bym wzięła więcej niż jeden słoiczek. No ale dobra, ta też może być, też okej. Okay. No i czekamy. O, dzisiaj to jakoś chyba szybciej pojadę. Dobra, rozłączam się, bo zaraz pewnie będę ruszać. Nie tak dawno dopiero wróciłam do domu i już muszę znowu wyjść. Dostałam telefon i kochani, lecę, ale też dosłownie na chwilę i zaraz wracam. Bardzo fajna jest ta mgiełka, którą kupowałam ostatnio w Rossmanie. Ogólnie to ja lubię zapachy, lubię perfumy, lubię wody, lubię mgiełki, lubię różne perfumy do domu, do wnętrz. Mam kilka, z których jestem zadowolona. Ostatnio nawet jak byłam w Action, to mają bardzo ładny wiśniowy? Tak, wiśniowy. Ja mam bardzo podobny, to znaczy bardzo podobny, no z tej samej firmy, taki typowo świąteczny, bożonarodzeniowy, natomiast ten wiśniowy też super. No ja ogólnie lubię zapachy, lubię świece, tylko takie, które pachną, a nie które tylko wyglądają i no też na to zwracam uwagę, mam kilka takich swoich ulubionych świec, które bardzo często odpalam. Teraz akurat mi się pali mięta pieprzowa chyba. No w każdym razie jakaś miętowa. Wnętrze po prostu jest wypełnione zapachem po samą górę. Tutaj mi się pali świeca, a na górze wyczuwalny jest zapach. Bardzo fajne są te świece. Ja wielokrotnie Wam pokazywałam. Chyba z dwóch firm mam te świece czy z trzech. No w każdym razie zapach ja bardzo lubię i no staramy się po prostu często sobie coś kupować. Niedługo walentynki, także może coś nowego wpadnie. No zobaczymy. Fajna, fajna ta mgiełka. Akurat kupiłam ją wtedy na promocji, czy po prostu jakaś obniżka była. No w każdym razie ładny ma zapach. No i kochani, ja się ulatniam, chociaż powiem Wam, że tak średnio mi się chce, bo na dworzu jest, no jest taka brzydka pogoda, pada od samego rana. Nie biorę samochodu, idę na piechotkę, więc no mam nadzieję, że też, mam nadzieję, że nie zmoknę. A jak zmoknę, to po prostu będę się suszyć i tyle. I tyle. Patrzę teraz, bo jak Wam kiedyś wspominałam, jest tutaj u nas budowa obok. I powiem Wam, że idzie to bardzo szybko. Bardzo szybko. Ja pamiętam moją budowę. Też migiem poszło i wiecie, to jest taka radość, jak się coś... I powiem Wam, że bardzo dużo rzeczy pamiętam z budowy. Mogłabym Wam powiedzieć etapami, jak stawia się po prostu dom. Tak, bardzo dużo rzeczy pamiętam. Pamiętam poszczególne elementy domu, jak się nazywają... Dużo rzeczy, naprawdę. Mogłabym pracować w sklepie z artykułami do budowy domów, bo naprawdę się na tym nawet dobrze znam.
No dobra, kochani, ja lecę. Jeszcze się muszę przebrać, bo jednak mam koszulkę z krótkim rękawkiem, a jednak jest dosyć chłodno. Ja kurtkę mam. Nie mam grubej kurtki. Nie lubię grubych kurtek i powiem Wam, że no niby mam z tamtego roku taką, wiecie, na misiu, ale jednak w tej kurtce mi jest za gorąco i zdecydowanie wolę sobie założyć coś teraz pod spód niż cieplejszego, niż tą kurtkę mieć taką grubą. Zdecydowanie, ta mi bardziej pasuje. To nie jest chyba nawet zimowa kurtka, taka typowo zimowa, ale no dobra, mniejsza z tym. Dobrze, kochani, ja lecę. Jak znajdę jeszcze czas, to, bo będę akurat obok, wstąpię do Pepco i wstąpię może do Action. Bo do Pepco, do Action, do w Kiku dawno nie byłam. Wiecie co? W Kiku dawno nie byłam. Jak w Pepco jest kolekcja wielkanocna, to w Kiku pewnie też. Także jak będę tylko w okolicy, to po prostu wstąpię. Zobaczymy sobie, co mają ciekawego. Jeżeli mają coś ciekawego, to nagram. Jeżeli nie, no to wejdę, wyjdę i tyle. No dobra, kochani, ja już nie przedłużam. Idę się szykować. Odezwę się do Was już, jak po prostu wrócę do domu. Jestem, kochani, w sklepie KiK. No, powiem Wam, że dekoracji na Wielkanoc jest bardzo dużo. Króliczki, zajączki, jajeczka. Tutaj mamy za 15 zł takiego króliczka. No, dużo jest rzeczy. 10 zł, takie mniejsze. Tutaj mamy z takimi okrągłymi brzuszkami. Tutaj mamy takie ala drewniane. A 10 zł cena. No powiem Wam, że fajne są te zajączki, króliczki. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Takie w szarym kubraczku. Tutaj jeszcze mamy, już sobie zerkniemy najpierw cenę. 15 zł. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. No nawet dosyć ciekawie, taki zestaw trzech zajączków z pisankami, z jajkami. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego, co mogłabym Wam pokazać? 10 zł. Tutaj mamy baranki. No te baranki nawet fajne, wiecie? Nawet fajne, podobają mi się. Już patrzymy. 15 zł taki baranek. Tak, 15. Ja patrzę przez podgląd i czasami, wiecie, nie widzę, jak nie mam ostrości. No ale te baranki rzeczywiście fajne. Te pisanki zresztą też 15. No powiem Wam, że coraz więcej w ogóle jest takich dekoracji a la bombek. Tutaj mamy za dyszkę takie kolorowe jajeczka. Zresztą tych jajek w sklepach to jest mnóstwo. Tutaj mamy stoper do drzwi i to jest naprawdę bardzo ciężkie, 60 zł. No cena też ciężka, ale nie, naprawdę fajnie to wygląda. Taki zając, te zające to chyba były w tamtym roku, 120 zł, taki baran wielki na takich rozsuwanych nogach. Tutaj z kolei mamy właśnie tego zająca. Nawet fajny, podoba mi się. Nie wiem, czy sobie nie kupię w tym roku, bo mi się naprawdę podoba. No zobaczymy jeszcze. Wiecie, ja mam 100 pomysłów i myśli na minutę, także 15 zł, czarne dekoracje. Jeżeli ktoś lubi, tutaj mamy w kolorze szarym. No ten zajączek szary to mi się podoba. Czy czarne? Nie wiem, czy bym się zdecydowała. 10 zł natomiast kosztuje taki baranek. No powiem Wam, że no jest wybór. Może nie jakiś, wiecie, nie ma jakichś nowości, natomiast no jest ok. Co się komu podoba oczywiście. Czy ja z tego coś bym wybrała dla siebie? Nie wiem, szczerze Wam powiem.
Musiałabym się zastanowić. No zobaczymy, jak to będzie. Dopiero jeszcze mamy czas, żeby kupować. Na razie to ja myślę o walentynkach i tyle. O wyjeździe, bo niedługo też mam zamiar sobie gdzieś pojechać. Co tutaj mamy? Takie zajączki. Te były w tamtym roku, z tego co pamiętam. Chyba nawet kupowałam, wiecie co? Muszę zobaczyć sobie te moje wszystkie ozdoby, bo naprawdę ja nie pamiętam, co ja mam. Ale tego zająca to chyba mam, tylko nie pamiętam w jakim ubranku. I takie zajączki, i jajeczka. Jajeczka. Ale bezcenne, nie powiem wam ceny. Niestety, bezcenne jajo. Tam chyba są podobne, zaraz wam pokażę. Tutaj ogólnie to mi wpadły w oko te miseczki z takimi zajączkami. Fajnie to wygląda, na przykład na jakieś pierścionki, biżuterię bądź jakieś, nie wiem, cukierki. Ja podniosłam jedno to jajo. Dobra, dobra, mniejsza z tym. Tutaj też mam jakiegoś bezcennego tego zająca. 15 zł, taki czarny, bardzo brokatowy. No super wygląda. No powiem wam, że szkoda, że czarne. Taki różowy, też świetny. Też mi się podoba. Ładniusie są, ładniusie. Ładnił się, ale akurat nie w moim guście niektóre rzeczy. To nie znaczy, że mi się coś nie podoba, prawda? I tutaj mamy z takim futerkiem. No pokaż się ceno. 10 zł. No świetnie, świetnie to wygląda. Tutaj mamy takiego baranka. Baranka i serwetki świąteczne, nawet spory wybór. Tutaj mamy serwetki w kształcie króliczka, zajączka. Te też są fajne, no zobaczcie. Wiecie co, jeżeli chodzi o serwetki, to jest bardzo fajny wybór w Tedim. Takie jajeczko, te jajka mi się bardzo podobają. Ładniejsze, wiecie, te takie są akurat zwykłe, ale ładniejsze widziałam w Teddy, bo nawet wam pokazywałam w którymś z filmów. Podejrzewam, że jeszcze będę, także może przypomnę. 12 zł. Jestem, kochani, już w domu. Akurat tak się zdarzyło, że pojechałam samochodem. Nie szłam. Stwierdziłam, że nie ma sensu iść piechotą, bo jednak ten deszcz jest dosyć spory i no nie chciałabym też, żeby mnie bardzo zmoczyło i no wiadomo, potem mogłabym się przeziębić. No i tak właśnie, jestem już w domku, idę szykować sobie obiad. A później pokażę wam, ale to już później, co kupiłam sobie w Action, bo są fajne nowości. Taki błyszczyk zmieniający kolor na ustach i wzięłam róż do policzków. Były dwa kolory. Jeden, ja wzięłam akurat taki różowy, a drugi taki, to znaczy akurat tego nie wzięłam, tego drugiego. Drugi był taki kolor wpadający w taki pomarańcz, o coś takiego. No akurat mi ten kolor nie odpowiadał. Przetestujemy sobie, zobaczymy, czy to jest warte tych pieniędzy. Ja bardzo lubię kosmetyki Section, bardzo często kupuję, dość często testuję. Z większości jestem zadowolona. Zdarzają się oczywiście jakieś wypadki przy pracy, ale ogólnie jestem zadowolona z tych wszystkich kosmetyków. Zresztą nie oszukujmy się, jak ja naprawdę widzę, zwracam uwagę,
Bardzo dużo ludzi kupuje właśnie tam kosmetyki. Fajne są paletki do cie fajne są paletki cieni, także no, jest ogromny wybór takich rzeczy. Jak pojawia się jakaś fajna nowość, to ja zawsze lecę do sklepu, kupuję, testuję i no i po prostu od czasu do czasu wam coś na ten temat powiem, coś polecę, coś nie, no, zależy. Mam nadzieję, że ten puszczek będzie fajny. Mam nadzieję, że ten róż do policzków będzie fajny. No, czytałam, oglądałam dużo opinii właśnie na ten temat, na temat tych kosmetyków. Przekonamy się tak naprawdę, przekonamy się, zobaczymy, czy warto było wydać na to te parę groszy. Fekszyn, jak widzieliście, bardzo fajne ozdoby wielkanocne, bardzo duży wybór. Chociaż powiem Wam, że zdaje mi się, że większość z tamtego roku, w ogóle nie wiem, ale ja mam takie wrażenie, że po prostu nie ma nowości. Wiecie co, rozprasza mnie troszeczkę ta budowa. Tutaj nawet możecie słyszeć. Zdaje mi się, że większość, nie wiem, nie ma takiej świeżości, jeżeli chodzi o dekoracje wielkanocne. Chciałabym, żeby było coś nowego, coś fajnego. Wszystko na jedno kopyto tak naprawdę. W jednym, w drugim, w trzecim sklepie. Jak jest jajko różowe, to w dwóch innych sklepach jest identyczne jajko różowe. Nie ma nic fajnego. Nie wiem. Nie wiem, co roku tak naprawdę to samo, chociaż mamy jeszcze troszeczkę czasu, może będą jeszcze jakieś nowości, ale no z tego co widzę, to no sami widzieliście u mnie w filmie, pokazywałam Wam dekoracje pepkowe, pokazywałam Wam chyba w Teddym, no i dzisiaj Kik, no i dzisiaj Kik. Czy będą w tym roku zakupy świąteczne? Szczerze Wam powiem, nie wiem, bo jeżeli będzie coś ładnego, to kupię. Jeżeli nie, to nie będę się, wiecie, nie będę na siłę nic kupować. W ogóle powiem Wam, że teraz w sklepach jakoś tak nie i takich fajnych nowości. Wszystko takie oklepane, to co było. Nie wiem, mam wrażenie, że kiedyś więcej tych rzeczy kupowałam. Nie wiem, może dlatego też nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Mało rzeczy mi się teraz spodoba w sklepach, chociaż zdarzają się jakieś perełki. No dobra, nie będę się tutaj rozgadywać. Sami widzieliście, co jest w sklepach. Jeżeli Wam się coś spodobało, to po prostu to kupicie. Jeżeli nic Wam nie wpadło w oko, no to nic nie kupicie, prawda? Idę szykować obiad. Później Wam pokażę te moje zakupy section. Otworzyłam sobie ten błyszczyk i powiem Wam, że no wydaje się bardzo fajny. Na pewno go sobie, może nie dzisiaj, jutro sobie go przetestuję. Na pewno. I tutaj mam, kurczę, i tutaj mam właśnie ten róż do policzków. Jako tak, wiecie, troszeczkę już przetestowałam. No, wydaje się fajny. Zobaczymy, jak będzie dalej. No, wiadomo, jak to jest z tymi kosmetykami. Za tą cenę. No, zobaczymy. Jak będzie fajny, to sobie jeszcze pojadę i kupię może nawet jutro. Jutro sobie przetestuję. Zrobię sobie makijaż. I właśnie. No dobra. No dobra, dobra, dobra. Jutro będziemy testować. Przetestuję i ten róż, i ten błyszczyk zmieniający kolor. No i jestem ciekawa. Za tą kasę. To nie kasa tak naprawdę. Ogólnie to miała być marchewka do obiadu dzisiaj, ale no z tego względu, że po prostu nie miałam czasu, to wzięłam sobie te buraczki gotowe, które kiedyś dostałam od cioci.
No powiem Wam, że tą wiadomość, którą dostałam dzisiaj, no to rewelacja. Mam nadzieję, że będę mogła się za jakiś czas tą wiadomością z Wami podzielić. Na tą chwilę jeszcze nic nie powiem, no bo to jeszcze jest wszystko w toku, więc no ale powiem Wam, że wiadomości rewelacyjne. Rewelacyjne, no po prostu nawet się nie spodziewałam, że aż tak będą rewelacyjne dla mnie. Dobrze, kochani, ja zjem, patrzę, bo moje koty teraz przyszły jeść. Titka jak zwykle wybredna, a tamten to zje, wiecie, wszystko co jest w misce. Jemu to tam nie zależy. Natomiast Titka ostatnio to bardzo, bardzo wydziwia. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia. Tak, wydziwia. Wydziwia jak nie wiem co. A ty co tutaj za mnie wskakujesz? No, dobra, kochani, zjem, bo mi wystygnie, a no nie chciałabym wrzucać tego do mikrofali. Ale to jest przytulas. Ale się będzie. No, kurczę. No, dobra. Czy ja dzisiaj posiedzę w domu? Chyba nie. Chyba nie. Jadę, kochani, do sklepu. Po jajka, bo przecież dzisiaj będę piekła faworki na tłusty czwartek i ogólnie to możliwe, że zajadę też do cukierni i kupię sobie pączka, bo powiem Wam, że dawno nie jadłam, a mam ochotę. Znaczy od dawna nie jadłam. Kupowałam chyba jakiś czas temu w Lidlu, ale mam ochotę na takiego, wiecie, z lukrem albo, ale taki, wiecie, taki prawdziwy, na takiego prawdziwego pączka, nie na takiego dmuchańca. W Biedronce chyba są jakieś tam po ileś tam groszy, ale kiedyś, zdaje mi się, że kiedyś były lepsze. Teraz to takie jakieś, nie wiem. Ja w tym roku nie mam zamiaru w Biedronce żadnych pączków kupować. Wolę dołożyć, kupić jednego i rzeczywiście zjeść ze smakiem, niż najeść się pączków, które nie mają z pączkami tak naprawdę nic wspólnego. Także ja, kochani, zmykam po te jajka, wracam do domu, no i biorę się za te faworki, bo przepis mam, praktycznie wszystkie składniki mam, no oprócz tych jajek, także wracam, wypiję sobie pewnie tylko herbatkę i biorę się, bo myślę, że zrobię tych faworków dosyć sporo. Mam nadzieję, że mi wyjdzie dosyć sporo. No dobra, dobra, lecę, kochani, po te jajka, to znaczy lecę. Jadę samochodem, bo cały czas pada. Nie chciałabym zmoknąć, naprawdę. No, jestem. Pojechałam tylko po jajka. No, wzięłam pączka, ale wzięłam pączka z Biedronki. Mam nadzieję, że będzie dobry. Zaraz nawet, może nie tak zaraz, biorę się właśnie za te faworki. Przyprawy kucharek u nas w sklepie akurat wychodziło chyba taniej niż w Biedronce, także wzięłam. No ja czasami dosypuję. Co tutaj ukrywać? No i dwa napoje mango. Czasami robimy sobie takie drineczki, a czasami sobie po prostu tak pijemy do śniadania. Także no takie zakupy, kochani. Miały być tylko jajka, a wyszło jak zawsze, jak zwykle. Tak naprawdę jestem ciekawa tego pączka. W ogóle, wiecie co, jeżeli chodzi o pączki, to były, nie wiem ile tam było, 12 sztuk za 5 zł. No, brali ludzie, ale powiem Wam, że wolę jednego takiego niż... I tak bym nie zjadła. No nie, no nie zjadłabym. Chyba bym, zresztą tak będę miała te faworki. Muszę komuś po prostu nawet dać, bo pewnie na piekę i... I zjem kilka. A zresztą co zrobię? No dobra, kochani. Odpocznę troszeczkę i wezmę się za te faworki. No bo co? Co będę robić, nie? Oprócz tych kosmetyków to wzięłam również gąbki w Action. Rzuciły mi się w oczy, więc po prostu wzięłam. I tak mi potrzebne, i tak mi potrzebne. Ogólnie to i tak bym musiała kupić. Nie wiem, ile w Biedronce. Czy taka sama cena? Czy może troszeczkę droższa? No w każdym razie rzuciły mi się w oczy, więc wzięłam. No i kochani, biorę się za faworki. Mam tutaj przyszykowane już składniki. Jest i śmietana, są i jajka. Zaraz będę je rozbijać.
mąka. Przepis już Wam pokazywałam. Bardzo dobre wychodzą z tego faworki, naprawdę. Smalec, bo faworki tylko na smalcu. Jak będzie mi mało tłuszczu, to po prostu doleję oleju i tyle. W każdym razie na smalcu najlepsze. Tak samo jak schabowy, tylko na smalcu. No tak, no taka jest prawda. No dobra, kochani, biorę się za te faworki. Mam nadzieję, że mi to sprawnie pójdzie. Na pewno pokażę Wam efekt. Na pewno. Dobra, biorę się. Rozbiję sobie najpierw. Cud, że mi się jajka nie potłukły. Bo wiecie co, zawsze to, jak robię zakupy, zawsze, zawsze, zawsze. Po prostu te jajka mi wylecą z samochodu i mi się potłuką. I zawsze przynoszę potłuczone jajka do domu. A tym razem mam całe, także nie jest źle. Może dlatego, że tych zakupów dużych nie robiłam. No dobra, bierzemy się za te faworki. Zobaczymy jak to. Czy to mi pójdzie szybko, czy raczej nie. Okaże się. Ciasto już mam prawie gotowe. Teraz tylko muszę włożyć na jakieś chyba pół godziny do lodówki. No i biorę się, kochani, za smażenie. Rozwałkuję sobie potem. Nie kupiłam tego, wiecie, tego radełka. Radełka po prostu pokroję nożem. Będą takie po prostu proste. Akurat sobie posprzątam to wszystko tutaj. Zostały mi oczywiście białka, które no muszę zamrozić, bo no w tym momencie nie mam za bardzo co. Nie mam. Po prostu nic nie będę z nimi robić. W najbliższym czasie na pewno wykorzystam te białka do bezy, ale tak naprawdę marzy mi się, to znaczy marzy mi się. Marzy mi się. Myślę właśnie o takiej bezie z bitą śmietaną, z owocami, ale to jeszcze muszę poczekać, jak będą jakieś fajniejsze owoce, większy wybór. Także białka do zamrożenia, to do lodówki, to muszę oczywiście posprzątać. Ciekawa jestem, czy mi wyjdą dobre. Muszą, 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 dobra. Dobra, nie będzie tak źle, mam nadzieję. Nawet sporo mi wyszło tych faworków. Zaraz będę smażyć. Czekam tylko, aż ten smalc mi się rozpuści. Dolałam trochę oleju i no jak po prostu będzie już gorące, to będę smażyć. To wyjdzie. Wyszło nawet dosyć sporo. Z pół kilograma mąki. Cukier puder mam? Mam. Ok. To najważniejsze. Chociaż ja nie lubię takiej dużej ilości cukru pudru na faworkach, zawsze to otrzepuję. O, sporo wyszło. No, faworki wyszły mi rewelacyjne. Powiem Wam, że bardzo dobre mi wyszły. Zresztą, jaki przepis, takie faworki, prawda? Tylko kolejnym razem muszę po prostu cieniej rozwałkować ciasto, bo to jest troszeczkę za grube, chociaż. Wiecie co, nie wiem, czy te nie lepiej mi smakują niż takie cieniutkie. No w każdym razie fajne, chrupiące, takie kruchutkie, w środku mięciutkie, no po prostu rewelacje. Ja tutaj popruszyłam oczywiście cukrem pudrem, ale kolejnych porcji już po prostu nie będę. Będę pruszyć tym cukrem na bieżąco. No natomiast no powiem Wam, że fajne, fajne mi wyszły. Teraz jak będę u cioci, to muszę, bo ona ma przepis na takie oponki z serem. Tam też widziałam właśnie w tym jej zeszycie, także też podłapię i też sobie zrobimy u mnie na kanale. Ja Wam ten przepis pokazywałam w którymś z ostatnich vlogów, chyba z tym pierścionkiem zaręczynowym. Tak, możecie sobie tam zerknąć. No w każdym razie faworki. Po prostu pychota. Naprawdę. No powiem Wam, że rewelacja. Kruchutkie, fajne. Mięciutkie. Super.
Dobra, kochani, idę dalej smażyć.